Na złodzieju czapka gore. To wie każdy i nie dziwota, że łona, znaczy się pani Eusebia. Chodziła ulicami naszego miasta, czujnie się rozglądając, co by skurczy byka wyczaić. Niestety, nikogo z gorejącym nakryciem głowy nie przyuważyła. Może i dobrze, bo wkurzona była wielce i do jakiegoś samosądu mogła się dopuścić i tym samym za kraty trafić zgodnie z paragrafem kodeksu karnego odpowiednim. A wnerwiona była okrutnie, gdyż ktoś zarąbał jej plecak, gdy zakupy w markecie robiła. I jak mi rzekła, czort z plecakiem, choć śliczny był. Gorzej, że jego zawartość też szlak trafił niestety zresztą. A trochę tego było. Portfel z dokumentami 100 zł polskich z hakiem, latarka mała, ale dobrze świecąca, że o kluczyku z pilotem do samochodu nie wspomnę. Na szczęście pani Eusebia, przytomną osobą jest bardzo, w panikę nie wpadła i no biegł się, na policję się udała. Policjanci protokół spisali i do czynności przewidzianych na takową okoliczność przystąpili. A poszkodowana zaczęła odskuteczniać bieg na dystansie długim. Pierwej do urzędu miasta, co by zgłosić kradzież dowodu osobistego i stosowny urzędowy papier na takową okoliczność dostać. Z owym do banku, aby ten stosowne czynności mógł podjąć. Do ZUS-u, co by zaginięcie legitymacji emeryta zgłosić i jeszcze ino do fotografa, co by fotkę zrobić i do urzędu donieść. I po drodze wyjąć akumulator z autka małego, aby złoczyńca będący w posiadaniu kluczyków z pilotem siną dal przypadkiem nie odjechał. Pani Eusebia pod adresem złodzieja płci niewiadomej gromy słała, a gdy od mechanika samochodowego dowiedziała się, ile będzie kosztował zmyślny dynks, auto przed kradzieżą chroniący, to posłała rabusiowi wiązkę słów powszechnie uważanych za nieparlamentarne. Tak po prawdzie tom się temu nie dziwił, wszak straty przez ową panią poniesione były całkiem spore. Tak myślałem dni 12, ale dnia 13 się okazało, że byłem w błędzie. Albowiem tego dnia pani Eusebia na poczcie odebrała przesyłkę, w niej był plecak, a w nim portfel z dokumentami, po stówie z hakiem ostało się ino 15 groszy, co mnie nie zdziwiło, wszak złodziejaszek poniósł spore koszty. Na przesyłkę było nie było, wybulił caluśkie 10 zł. A pani Eusebia nie dość, iż ma na powrót plecak, że o kluczykach z pilotem nie wspomnę, to zyskała jeszcze więcej. Nowa legitymacja ZUS ładniejsza jest od starej. W dowodzie aktualne zdjęcie, a autko bogatsze o dynks zabezpieczający przed zajumaniem. I rzecz bezcenna, odzyskana wiara w człowieka. Bo pani Eusebia już wie, iż istnieje coś takiego jak uczciwy złodziej.